Pani Marto, pani Marta Starowicz, trenerka Małopolski. Kilka słów do koszykówki młodzieżowej. Jak pani się podobał ten turniej? Na jakim poziomie stał? Jak ocenia pani szanse waszej kadry w Ogólnopolską Olimpiadzie Młodzieży? No więc turniej, wydaje mi się, jest to świetna sprawa dla młodzieży, bo mogą się sprawdzić w takich już turniejowych, można powiedzieć, warunkach. Trzy mecze, cztery zespoły. Także no, poziom był różny. Wiadomo, każdy zespoł inny poziom prezentował, ale na przykład tak jak dzisiejszy mecz nasz ze Śląskiem był do końca emocjonujący, bo przewaga w pierwszej połowie 20 punktów, a się okazało, że jeszcze można było ten mecz przegrać, czy Śląsk mógł to wygrać. Spotykacie się w półfinale z Podkarpaciem, myśli pani? Świętokrzyskim i z Lubelskim. No i myślę, że jak dziewczyny zagrają tak jak ze Śląskiem w pierwszej połowie, to nie będzie problemu. I marzę o tym, i zresztą cały zespół, żeby awansować do finału. Ja myślę, że chociaż dwie drużyny się spotkają z tego turnieju w wielkim finale. No oby tak było. Na co dzień pani prowadzi drużynę Wisły Kraków? Tak. A wcześniej pani też uprawiała koszykówkę? No wcześniej grałam tak w Wiśle Kraków, w AZS-ie Katowice. Także, no i w reprezentacji. A tutaj jakieś dziewczyny, które by zasłużyły, oprócz tych, które dostały wyróżnienia indywidualne, czy jeszcze są dziewczyny, które mogłyby też dostać takie wyróżnienia, trzeba było tylko wybrać jedną? No jest to, dla trenera jest to trudna decyzja, tym bardziej, że jak jest gdzieś piątka wyrównana, bo w każdym meczu każda inaczej zagrała, także, no ale trzeba wyróżnić, wydaje mi się, tą, która najbardziej walczyła. Że ja mówię, ja stawiam w zespole bardzo duży nacisk na obronę i mówię, że obroną się wygrywa mecze, a nie zdobytymi punktami. Wiadomo, trzeba je zdobyć, ale od czegoś trzeba zacząć. Jak jeszcze będą wyglądać te ostatnie dni do przygotowań do już półfinałów, a później do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży? No w tej chwili to już będziemy mieć treningi w klubach, pozostałe dwa tygodnie. Spotykamy się jeden dzień przed wyjazdem, czyli w czwartek w Krakowie, trening, jeszcze omówienie, oglądnięcie płytek i zwrócenie uwagi na takie jakieś większe. Gratuluję pani zdobycia drugiego miejsca i życzę wszystkiego dobrego w Starochowicach. Dziękuję bardzo.